Witam ponownie w Zagrajmy w Super Amazing Wagon Adventure. W dzisiejszym odcinku standardowy wagon. Ponieważ myślę, że wypadałoby pojechać tym domyślnym wagonem czasem. Ja wiem, że inne są fajniejsze, ale... Ale tak czasem spojrzeć, jak ta gra mogłaby... Jaka ta gra mogłaby być piękna, gdyby tylko się jechało tym wagonem i nie było bizonów. Ponieważ... Bizony... Jak każdy wie, bizony. I było bardzo dużo wiewiórek, doskonale. Dlatego będę strzelał w bardzo dużo wiewiórek i będę zbierał wasze skóry. Oh yeah. I oczywiście byli bandyci. Jak ze starych dobrych czasów, kiedy nie było bizonów. Pamiętacie te czasy, kiedy nie było bizonów? Ja też nie. Ale były to czasy, w których najprawdopodobniej wziąłem sobie miotacz ognia. I spalałem bandytów. O, o, au. To było podłe z twojej strony, bandyto. I mam laser. Ej, Darki. Ej, Darki, hej, da. Jaskinia. Jaskinia pełna dobroci, mam nadzieję. W sumie... Nie, szkoda, że nie ma opcji, żeby wyjść z tej jaskini, znaczy, żeby nie wchodzić do niej. Bo było tutaj bardzo ciemno. Ale na szczęście była broń i amunicja, świetnie. O, były wyrzutnie rakiet. Jej. Tym razem znowu skoczymy, skoro mamy wyrzutnie rakiet. Jump! I chyba pójdziemy przez pustynię tym razem, przy następnej rzece. Chociaż jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Byłoby miło, gdybym dostał event z zarażonym pistoletem. Nie, za to Lugiato dostał zielonej gorączki. Bosko. I było dużo bawołów, bizonów, jak zwał, tak zwał. Na szczęście ja mam rakiety. I i bizony nie są mi dzięki temu straszne. Mam nadzieję. Jest ich niepokojąco dużo. Może być. Dum, 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 dum. A to jest akurat łatwy segment. A Lugiato was zdrowiał! Jej. No i był handlarz futrami. Co masz? Co masz? Ach. No to wezmę sobie to. Nie, nie chcę bez łuki. No, biedny ptaszek. Ptasior, miłośnik ptaków. No, nie chcę snajperki. To mógł być błąd! A, wyżywanie się na bizonach ptakiem. O, tak. O, tak. Doskonale. Cześć? Nie zastrzelisz mnie, a okej. Okay. O! Losowa kobieta w czerwonej sukience. Brzmi dobrze. Szczerze. Teraz znowu mnie korci, żeby płynąć. A przepłyńmy jeszcze raz. Czemu nie? Następnym razem pójdziemy sobie przez pustynię. O, piranie. Między innymi dlatego, że mam ptaka, więc dlatego chcę płynąć. Bo z ptakiem to jest o wiele łatwiejsze niż pustynia. Ha, patrzcie, ile menta gamingu z mojej strony. Normalnie. A, jellyfish. Jellyfishy są okej.
Gdyby to było coś innego, tamten event, o którym wspominałem, a który to event mnie nie zaszczycił swoim występowaniem, no może to i lepiej. Po co oszczędzić wam horroru? A, Giant Squidior. I co mi zrobisz? A, poczekam chwilę, może... No... Bardziej myślałem o... Piu. O apteczce bardziej myślałem. Czy to ci zabije? Nie. Piu. Kra. No dobra, nie będzie. Teraz nie chcę tego otwierać. Jak metagaming, to metagaming. Nie chcę tego otwierać. Too scary. No i w tym momencie ta siur ginie prawdopodobnie. Poza tym nasze zapasy są praktycznie nieograniczone. Przydałby mi się handlarz albo z apteczkami, albo taki, który sprzedaje mi ulepszenie do pistoletu. O nie! Lama no! No lama! No lama, no! Okej, okay, krótkie serie ptakiem. Spokojnie. To da się zrobić, to da się zrobić. Chociaż wolę maszynulę na wilki. Cia. No i teraz by się przydał albo ulepszony ptak, albo apteczki. Ach. W sumie i tak nie będę potrzebował tych futer. Z tego co wiem, nie ma potem... O, Snowstorm. No tak. Wilki. No tak, wilki. O nie. Tasior. Dlaczego to Tasior musi Bigfoota? Ne. No dobra, przynajmniej Offaf Cliff. I co teraz? O, dobrze. Mi to pasuje. Lepsze to niż spadające bizony albo orły. Chyba najłatwiejszy z eventów spadających. Ale mnie gardło boli. Naprawdę. O no. To będzie straszne. Raczej tego nie przejdę. Jakoś nie mam zbyt wielkich nadziei odnośnie tego, ale zobaczymy. Zobaczymy. Grunt, żeby wierzyć w siebie, co nie? Aligatory mogą być. Aligatory mogą być. Chociaż nie w momencie, w którym nie mogę sobie z nimi poradzić, I guess. Ała! Mogłem tego uniknąć. Ej. Oczywiście. Bandyci. W sumie mogliby zmienić tutaj, żeby był jakiś wybór między bandytami a czymś. Bo tak sami bandyci cały czas... Ile można dostawać po tyłku od bandytów? No właśnie, a propos dostawania po tyłku od bandytów. I teraz. Wow, to. Okej. Okay. A, szlak. Nie zauważyłem. Okej. Okej, spokojnie. A!
Za szybko. Za szybko wpłynąłem tam. No i... No dobra, trudno. Tak też myślałem, że nie podołam. I miałem rację. Nie lubię mieć racji w takich przypadkach. Ale cóż poradzić, cóż poradzić. W takim razie to by było na tyle. W tym odcinku serii zagrałem Super Amazing Wagon Adventure. W następnym odcinku, który będzie nie wiadomo kiedy, przygoda. Wiem, co następnego razu, podróżnicy.